w całości opowiem wam historię Apaczy, bo to, co pastor Maciek mówił o Apaczach, to nie jest, nie do końca jeszcze powiedział, bo właśnie skróconą wersję podał, bo po co Apacze chodzą po kościołach? Apacze tu, Apacze tam, a widzę winę tu, winę tam, tak? Po co Apacze chodzą? No. Zawsze mają dużo do powiedzenia na temat każdego kościoła, także to po tym Apacza poznasz, bo wszędzie widzą winy, tak? Tu jest to źle, tu jest tamto źle. No załóż swój doskonały kościół, będzie dobrze. Zostały mi takie dwa, trzy tematy w sumie, dosyć ważne dla życia kościoła, a mianowicie nie za bardzo wiedziałem, jak to przetłumaczyć z angielskiego, bo to jakoś ordination się nazywało czy coś i właśnie niektórzy na to mówią ordynację, to dla mnie brzmiało tak trochę zbyt, nie wiem, zbyt wyborczo to brzmi, tak? Ja sobie to przetłumaczyłem ustanowienia, ale to znowu pastor Robert z pastorem Maćkiem powiedzie, że to też nie może być, więc nie wiem, jak to nazwiecie, ale są dwie takie uroczystości w Kościele, które często praktykujemy i które każdy Kościół powinien praktykować. Już wiecie, o czym mówię? Mówię o dwóch. Nie mówię o siedmiu, o dwóch. Kolekta. Bardzo dobrze. Nie. Chodzi o Wieczerzę Pańską i chodzi o chrzest wodny. Tak? To są dwa ustanowienia, które w Biblii znajdujemy. Nie ma więcej. I co jest bardzo ważne, jak wiemy, no, te historyczne czy tradycyjne kościoły na przestrzeni wieków wprowadziły tych ceremonii dużo więcej, ale te dwie znajdujemy w Biblii. I coś chciałem powiedzieć na początek, to, że te obrzędy są, te uroczystości są dla całego Kościoła. Czyli wszystkie kościoły chrześcijańskie te dwie rzeczy powinny obchodzić. Tylko dobrze, żeby to robiły w biblijny sposób. Bo dzisiaj znowu oczywiście mamy cały wachlarz, można powiedzieć tak, demony i szatan zawsze mają cały wachlarz opcji, które to, co biblijne, przekrzywiają w to, co jest niebiblijne. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo często możecie usłyszeć, że chrzest i Wieczerza Pańska są konieczne do zbawienia. Słyszeliście coś takiego? Nie? A czy Biblia o tym mówi? No nie, no właśnie. Dlatego o tym jakby chcę to wyjaśnić, tak? Chodzi o to, że obydwa te ustanowienia, wszystkie to ma funkcjonować w Kościele, ale to nie są warunki konieczne do zbawienia, to nie jest sakrament. Ktoś mi kiedyś powiedział, a to u was w Kościele są dwa sakramenty. Ja mówię, w rozumieniu Kościoła katolickiego to żaden nie jest sakramentem, bo to nie są rzeczy, które są konieczne do zbawienia. Jak ktoś uwierzy w Pana Jezusa na łożu śmierci i nie zostanie ochrzczony, to nie pójdzie na wieczne potępienie. Sorry, Biblia o tym mówi, że tak nie będzie. Tak? Będzie zbawiony, bo uwierzył w Pana Jezusa. Coś, co widzimy w pierwszym Kościele, i o czym ja chciałbym powiedzieć odnośnie chrztu. Bardzo ważna rzecz. Pierwsze, pamiętajcie, że chrzest nie zbawia, ale powinniśmy go praktykować, aby okazać posłuszeństwo Bogu i Bożemu Słowu. Bo jak czytamy chociażby Dzieje Apostolskie, gdzie jest opisany początek Kościoła, to wiecie, co jest charakterystyczne, gdzie pojawia się słowo chrzest? Ono się natychmiast pojawia po uwierzeniu. Jakbyście prześledzili, to nie wiem, Filip głosi eunuchowi, tam jadą w dwójkę, wyjaśnia mu Ewangelię. Ten człowiek uwierzył, został co? Ochrzczony. Natychmiast został ochrzczony. 3000 się nawróciło, co następne zrobili z nimi? Zostali ochrzczeni. Nie dlatego, że to było konieczne do zbawienia, ale na wyznanie ich wiary to się działo. Dlaczego nie chrzcimy nowonarodzone dzieci? Bo chrzest też, Biblia o tym mówi, nie jest włączeniem do Kościoła. To, że tutaj w Biblii mamy opisane, że każdy, kto uwierzył, prawie że niektórzy nawet tej samej nocy byli chrzczeni, czyli można powiedzieć parę minut później byli chrzczeni, to nie było, chrzest nie włączał ich do Kościoła, ten chrzest wodny nie włączał ich do Kościoła. Skąd o tym wiem? Z listów Pawła. Bo Paweł pisze, że wszyscy w jednym duchu ochrzczeni zostaliśmy w ciało Chrystusa. To nie jest mowa o wodnym chrzcie, tylko o duchu. W momencie nowego narodzenia Duch Święty zanurzył cię w ciało Chrystusa. Tak? Coś, co jest ważne odnośnie słowa chrzest.
To jest ciekawe, bo nawet katolickie wydanie Biblii interlinearnej, której najczęściej Polacy mają dostęp, to jest takie, że macie słowo po grecku, a na dole najbardziej dosłowne po polsku. To ciekawe, że słowo chrzest, które tam się pojawia, jest tłumaczone na zanurzenie. Księża katolicy to tłumaczyli i tłumaczą chrzest jako zanurzenie. Dlaczego? Bo słowa baptizo się nie da inaczej przetłumaczyć. Greckie słowo, które my mamy przetłumaczone jako chrzest baptizo, oznacza zanurzać coś albo farbować. Jeśli ktoś chciał koszulę zafarbować, to co, kropił ją albo pędzlem ją malował? Nie. Baptizo ją w farbie wyciągał. Zupełnie inny kolor. Dokładnie, inaczej była w kropki albo w maziaje, nie? Ale jeśli chciałeś zafarbować jakąś szatę, to ją zanurzałeś, baptizo. Tak samo statek płynął po wodzie, ale gdy rozbił się o skały i utonął i cały był pod wodą, to też Grecy mówili baptizo, tak? Zanurzony. Nie fale się przewaliły tylko przez jego pokład, tylko to znaczyło, że wylądował na dnie. Stał się statkiem podwodnym, tak? Więc chrzest wodny w przybliżeniu, nie? Statek podwodny się zrobił. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj dużo praktyk czy rzeczy dzieje się i mówi się, że to jest chrzest, co tak naprawdę biblijnym chrztem nie jest. Ktoś mi mówi, no ty tu dałeś się ochrzcić w kościele, tak, ale ty przecież byłeś ochrzczony jako dziecko. Nie, jako dziecko byłem pokropiony wodą, nie ochrzczony, bo słowo ochrzczenie znaczy zanurzenie. Tak jak nie zostałeś pokropiony Duchem Świętym, tylko zanurzony Duchem Świętym. Jest różnica? Jest różnica między pokropieniem a zanurzeniem, czy nie? Tak? No ogromna. Bo zanurzony jesteś cały. I ma zupełnie inny wydźwięk pokropienie, a zanurzenie. Jaki symbol widzimy w chrzcie? Słuchajcie, bardzo ważne. Chrzest tak naprawdę mówi o twojej współśmierci z Jezusem i o wstaniu do nowego życia. To nie jest w przypadku, gdybyśmy kogoś pokropili, to zupełnie ten obraz zanika. No bo jakie pokropienie mówi o śmierci? No przepraszam, o niczym. Mówi o oczyszczeniu. Może mówić o oczyszczeniu mojego ciała, ale nie mówi o śmierci. A chrzest tak naprawdę jest obrazem. Chrzest jest obrazem twojej śmierci z Chrystusem. Pod wodą jesteś martwy, stajesz do nowego życia w Chrystusie. Można by powiedzieć, umierasz w swoich grzechach, grzechy zostają pod wodą, ty wynurzasz się do nowego życia. Nowy człowiek. Ale ktoś by powiedział, no dobrze, a Jezus dlaczego był chrzczony, skoro był bezgrzeszny? No właśnie, w przypadku Jezusa dokładnie było odwrotnie. Jezus wchodzi do wody doskonały, czysty, jest zanurzony w naszych grzechach, w śmierć i wychodzi z naszymi grzechami. I co później robi? Gdzie z nimi idzie? Zanosi je na krzyż. Widzicie odwrotność tej symboliki? Jeśli to nie będzie zanurzenie, to traci sens. Oczywiście są przypadki, gdzie nie jest możliwe, no nie wiem, ktoś się nawrócił na środku pustyni, nie ma wody w pobliżu, mamy tylko, nie wiem, jakiś ostatni garczek picia i tak dalej, i wtedy polejesz kogoś, czy taki chrzest będzie ważny? Oczywiście, że tak. Ale jeśli jest możliwość kogoś zanurzyć, ma to być zanurzenie. Tak? Nie róbmy ze skrajnych przypadków, po prostu, nie wiem, nie budujmy na tym jakichś specjalnych doktryn, nie? Chrzest. Wiecie co, nie wiem, czy pamiętacie, w ogóle słowo baptizo znaczy tak, zanurzać, uczynić całkowicie mokrym, farbować. O. Więc pamiętajcie o tym, że to jest słowo chrzest. Ja powiem wam szczerze tak, ja bardzo lubię zamieniać sobie, jak widzę gdzieś w Biblii te słowo chrzest, od razu w umyśle sobie zamieniam słowo na zanurzać. Bo my czasami, i widzę to w kościołach charyzmatycznych, ludzie czasami zupełnie nie rozumieją, co znaczy być ochrzczony duchem. A zmień słowo chrzest na, bo oni to kojarzą z darem języków. To jest tak, chrzest duchem, a to ktoś mówi na językach. To nie ma nic wspólnego. Bo słowo chrzest znaczy zanurzony w duchu. Jestem zanurzony w duchu. Tak? Jestem zanurzony w wodzie. Każdy z nas jest zanurzony w ciało Chrystusa. Nieprzyklejony, niedoczepiony,
gdzieś tam na końcu, zanurzony całkowicie w ciało Chrystusa masz być. To też mówi nam, zobaczcie, o życiu Kościoła. Jak powinno by wyglądać według Boga moje życie w Kościele? Mam być tam jedną nogą? Nie, masz być Duch Święty zanurza cię w ciało Chrystusa. Słuchajcie, ja powiem wam z własnego doświadczenia, ja nie wiedziałem o tym wszystkim, co wam teraz mówię. Przecież narodziłem się na nowo, to nie miałem od razu skończonej szkoły biblijnej. Ale wiecie co, nawróciłem się poza kościołami. Pamiętacie Brzuchacza, tak? Piotka Kubasa, tak? To było dwóch niewierzących chłopaków, ja jemu głosiłem, on się nawrócił na drugi dzień, on mi głosił, ja się nawróciłem, tak? Bo nie było nikogo, kto by nam zwiastował, sami żeśmy się ponawracali, tak? Nawzajem. Bóg ma takie sposoby, ale wiecie co, w tygodniu po naszym nowonarodzeniu od razu Duch Święty dał nam sposobność bycia w kościele. Ja przez pierwszy cały tydzień codziennie byłem w innym kościele ewangelicznym, a wcześniej nawet nie wiedziałem, że takie są, bo byli tylko katolicy i Świadkowie Jehowy i wielka przepaść, czyli nikogo. A Duch Święty już dużo wcześniej przygotowywał osoby, które poznałem, które się okazało, że były z kościołów ewangelicznych i oni w ciągu tygodnia po moim nawróceniu pokazali mi całą paletę kościołów we Wrocławiu, tak? A po dwóch miesiącach też mi nikt o tym nie mówił, ale Duch Święty mnie przekonał, słuchaj, chcę, żebyś był w jednym z tych kościołów. I żebyś tam ochrzcił się i żebyś tam służył. I tak się stało. Nikt mi nie musiał o tym mówić, bo Duch Święty tak prowadzi. Duch Święty, jeżeli cię zbawia, to też chrzci cię w ciało Chrystusa. I to nie chodzi o chrzest wodny, tylko o chrzest w ciało Chrystusa. Zanurzenie w to, żebyś zajął swoje miejsce w ciele Chrystusa, bo masz je. I teraz tak. Tak naprawdę, słuchajcie, słowo chrzest dotyczy, jest, w Biblii jest chyba 7 chrztów, ja znalazłem przynajmniej. Oprócz wodnego mamy jeszcze dużo więcej. Słuchajcie, są takie. Jak ktoś chce, możecie sobie notować. Chrzest Pięćdziesiątnicy, tak? To są Dzieje 1:5, 2:1-4. One mówią o tym, że będziecie, że zstąpi na was Duch i będziecie ochrzczeni Duchem Świętym, tak? Czyli Pięćdziesiątnica. Kościół zaczyna powstawać. Drugi chrzest indywidualny przez Ducha w ciało Chrystusa, czyli Duch Święty zanurza cię w ciało Chrystusa. To jest też chrzest. Kolejny chrzest. Chrzest Jezusa w śmierć. I to jest Łukasza 12:50, Marka 10:38. Tam też jest użyte słowo chrzest. Zanurzenie, Jezus zanurza się w śmierć. Zobaczcie, tu nie jest mowa o żadnych ceremoniałach, tak? Jeżeli będziesz rozumiał chrzest jako sakrament, to te wersety w ogóle zgłupiejesz, bo nie będziesz wiedział, o co chodzi. Chrzest jest zanurzeniem, tak? Zanurzenie. Dalej. Chrzest wodny. To, o czym chcemy więcej mówić. 1 Piotra 3:21 chociażby, Rzymian 6:3, Kolosjan 2:12, Dzieje 8:13, Hebrajczyków 6:2, Dzieje 10:47-48, 16:15 i 18:8. To wszystko jest o chrzcie wodnym. I siódmy chrzest, 1 Koryntian 15:29, to jest chrzest za zmarłych. To nie jest coś, co praktykujemy w naszym kościele. Tam Paweł używa przykładu jakichś ludzi, którzy robili to, co dzisiaj robią mormoni, słuchajcie. U mormonów to praktykują. Chrzest za umarłych. Nie martw się, że twój członek twojej rodziny się nie nawrócił. Jak umrze, może się za niego ochrzcić. Także jest dla niego szansa, tak? Paweł używa to ironicznie, tak? Broniąc zmartwychwstania, użył przykładu, że są tacy ludzie. Co powiesz ludziom, którzy dają się ochrzcić za zmarłych, tak? Sarkastyczne stwierdzenie Pawła, aby udowadniać ludziom, że zmartwychwstanie ma miejsce, że jest prawdą. Więc 7 chrztów, przynajmniej, myślę, że nawet, chrzest Janowy zapomniałem, tak? Chrzest Jana Chrzciciela na wyznanie grzechów. Też było praktykowane. Uczniowie też Jezusa chrzcili, zanim Jezus umarł. Ale Jezus nigdy tego nie robił. To jest też ciekawe. Uczniowie chrzcili, Jezus nie chrzcił. Ale dał się ochrzcić Janowi, tak? Więc chrzest jest ważny. Kto narodził się na nowo, wyznawał to w chrzcie wodnym.
To nie włączało go do kościoła, albo wyłączało, bo ktoś nie był ochrzczony. To nie ma nic wspólnego. To ma być twoje osobiste wyznanie wiary. Uwierzyłem i chcę powiedzieć o tym ludziom, chcę powiedzieć o tym całym zastępom anielskim i nawet demonom, żeby wiedziały, że zmieniła się moja rzeczywistość. Że byłem w królestwie ciemności, a dzisiaj jestem w królestwie światłości. Wiecie, że aniołowie i demony nie mają wglądu w twoje serce? Tak? No to już wiecie, po co jest chrzest. Ty na zewnątrz pokazujesz całemu światu, co zmieniło się w twoim wnętrzu. I to jest ciekawe, wiecie, tak mi się teraz przypomniało. Jak ja się narodziłem na nowo, zacząłem mówić o Jezusie w mojej rodzinie, to tak machali ręką, kolejny jego wybryk. Tak, był już Hare Krishna, był już wegetarianinem, był na łyso ogolony, przerabialiśmy to, tak, kolejny jego głupot. Było tak do momentu, gdy powiedziałem, zapraszam was na chrzest. Wiecie, jak atmosfera nagle siadła w domu? O, synu, zastanów się, co robisz. Nie? Ja wiem, że demony były w to zaangażowane, bo dowiedziały się, że ja zmieniłem królestwo. Chwała Bogu, że moi rodzice na tyle znaleźli pokory w sobie, że przyszli, byli z minami bardzo kamiennymi, ale byli. Pierwszy raz w kościele niekatolickim. Ale chrzest wodny jest twoim wyznaniem wiary. Jeśli narodziłeś się na nowo, a nie miałeś chrztu wodnego, nic nie stoi na przeszkodzie. Eunuch się zapytał Filipa, tak? Co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? On mówi, jeśli wierzysz, możesz. Jaki jest warunek chrztu wodnego? Jesteś wierzący, tak? I to jest wszystko. Bo czasami w kościołach niestety ewangelicznych wprowadza się całe procedury przygotowawcze do tego, żeby ktoś został ochrzczony. 2 miesiące szkolenia. Ja sam to przerabiałem, dlatego z doświadczenia mówię. 2 miesiące byłem przygotowywany do tego chrztu, co tydzień były spotkania, gdzie byliśmy nauczani i tak dalej, dalej. To nie mówię, że to było złe. Ale Biblia mówi, że każdy, kto narodził się na nowo, został ochrzczony natychmiast. Później był czas na wzrost, na uczniostwo i tak dalej. To był pierwszy krok wiary. Może to być pierwszy krok wiary twojej. Zrób go, bo warto. Znaczenie chrztu, może tak, wodnego. Całkowita identyfikacja ze śmiercią, pogrzebaniem i zmartwychwstaniem. Rzymian 6:3 mówi, że zanurzeni w Chrystusa w śmierci, Jego zanurzeni jesteśmy. Kolosan 2:12 mówi, że razem z Nim pogrzebani jesteśmy w chrzcie. 1 Piotra 3:21 mówi, że chrzest jest prośbą o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Śmierć, pogrzebanie, zmartwychwstanie. Chrzest. Otwarte i publiczne wyznanie wiary w Chrystusa. Rzymian 10:9. Kto ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem, a sercem uwierzy, że Bóg wzbudził go z martwych, jest zbawiony. I ktoś mi może powiedzieć, no dobra, ale skąd ty możesz wiedzieć, czy ten człowiek, kto jest chrzczony, jest zbawiony? Wiecie, to nie jest moja odpowiedzialność. Bo on może nawet ustami swoimi mówić, o, Jezus jest moim Panem, Jezus jest moim Panem, ochrzcimy go w wodzie, a on jest dalej nienawrócony. Bo dlaczego? Bo ja nie mam wglądu w jego serce. A w sercu, jeśli uwierzysz, że Jezus został wzbudzony z martwych, zbawiony będziesz. Słuchajcie, ja przez całe swoje życie przecież byłem wychowany w rodzinie katolickiej. Ja wiedziałem, że Jezus zmartwychwstał, tak? Bo byłem tego uczony. Przecież nawet święto żeśmy obchodzili co roku zmartwychwstania Pana Jezusa. Można by powiedzieć, że intelektualnie to wiedziałem. Ale kiedy tak naprawdę całym sercem w to uwierzyłem? Jak myślicie? W momencie nowego narodzenia, jak Jezus stał się Panem mojego życia, to wtedy byłem w 100% pewny, że to jest fakt. I nikt nie byłby w stanie żadnymi argumentami przekonać mnie, że jest inaczej, bo ja go znam. Bo on żyje dzisiaj. I co więcej, zmienił moje życie. Żyłem bez sensu, bez celu, a on wtargnął w moje życie i zmienił je. To co oznacza? Że żyje. Nie potrzebuje zastępców na ziemi, bo on zmartwychwstał.
Nikt nie pełni funkcji Jezusa Chrystusa jako głowy Kościoła, bo Jezus żyje. Po co miałby zastępców ustanawiać, skoro On żyje? Jeżeli jest martwy, no to rzeczywiście potrzebuje zastępców. Ale On żyje. Chrzest wodny różni się od chrztu w ciało Chrystusa i o tym już też mówiłem, tak? Duch Święty zanurza cię w ciało Chrystusa. Nie, czasami są, znam kościoły, gdzie chrzest jest warunkiem do tego, żebyś stał się członkiem Kościoła, tak? To nie jest biblijny model. To nie jest to, co Biblia naucza. To Duch Święty macie umieścić w ciele Chrystusa. Nawet jeśli nie masz chrztu wodnego. Słuchajcie, raz w życiu powiedziałem komuś, żeby nie chrzcił się jeszcze. Dlaczego? Bo była to dziewczyna, która miała 16 lat, a jej rodzice się na to nie zgadzali. Czy to było głupie, niebiblijne? Nie. Myślę, że to było mądre. Powiedziałem jej, ze względu na swoich rodziców, poczekaj do 18. Żebyśmy my nie mieli problemów, żebyś ty nie miała problemów. Jesteś już zbawiona. Jeśli chcesz wyznać to w chrzcie wodnym, poczekaj do 18. Wtedy już nie będziesz potrzebować zgody rodziców, tak? W tym państwie, w tym kraju. Więc to jest jedyny czas. A tak, nie ma żadnych przeszkód. Jesteś osobą narodzoną na nowo, wyznaj to w chrzcie. Drugie ustanowienie, nie wiem, ordynacja, tak? Jakkolwiek to zwał, Wieczerza Pańska. No właśnie, bardzo często ja nawet w swoich notatkach znalazłem taki zapis. Coś, co mylnie czasami wypowiadamy, tu dla wszystkich nas jest uwaga, ja też mam, nawet tu w notatkach mam źle zapisane. Pamiątka, używam takiego stwierdzenia, pamiątka Wieczerzy Pańskiej. Słyszeliście takie słowa? A wiecie, że to nie jest poprawne? Bo Wieczerza Pańską, którą obchodzimy, to nie jest pamiątka Wieczerzy Jezusa Chrystusa z uczniami, tylko pamiątka czego? List Pawła o tym pisze bardzo wyraźnie. Czego pamiątkę obchodzimy w czasie Wieczerzy Pańskiej? Śmierci! To jest pamiątka śmierci Pana Jezusa, a nie ostatniej wieczerzy. Ostatnia wieczerza to była wieczerza paschalna. Kto z was Paschę obchodzi w czasie Wieczerzy Pańskiej, tak? To nie źle używamy, źle sami siebie wprowadzamy w błąd. Wieczerza Pańska nie jest wieczerzą, którą Jezus spożył ze swoimi uczniami, to nie jest na pamiątkę tego, ale Jezus mówi, oto krew moja i oto ciało moje, które zaraz za was będzie złożone. Więc czego to jest pamiątka? Śmierci Jezusa Chrystusa, Jego krwi, Jego ciała. I mamy obchodzić tą wieczerzę, ciekawe jaki wyznacznik w Biblii jest, do kiedy będziemy, czy zawsze będziemy obchodzić Wieczerzę Pańską? Nie. Nie będziemy wiecznie, ale do momentu, aż przyjdzie, tak jak mówicie. Czyli do pochwycenia mamy obchodzić tą pamiątkę śmierci Pana Jezusa. Wieczerza Pańska jest pamiątką śmierci Pana Jezusa za nas, za nasze grzechy. 1 Koryntian 11, 20 o tym mówi. Czasami myślę, patrzyłem na ten tekst w ten sposób, czasami ktoś nam zadaje pytanie, jak często Wieczerza Pańska powinna obchodzić i niektórzy cytują z Dziejów Apostolskich 2,42, że pierwszy Kościół spotykał się na łamanie chleba codziennie. Tylko nie wiem, czy wiecie, łamanie chleba nie oznacza Wieczerzy Pańskiej. Też kiedyś myślałem, że to oznacza Wieczerzę Pańską, ale tam nie ma i napicie z kielicha, tylko jest wyraźnie powiedziane na łamanie chleba. A jak wtedy wyglądał posiłek? Jakie były chleby, tak? To nie były chleby mięciuśkie, które się kroi teraz nożem, tylko to były chleby takie sztywne, twarde, które się przełamywało. Czyli co, o czym tam jest mowa? Że pierwszy Kościół spotykał się codziennie i codziennie razem jedli posiłki. Nie wiemy, jak często obchodzili wieczerzę. I nie ma nigdzie w Biblii powiedziane, że Wieczerzę Pańską należy obchodzić codziennie, co tydzień, co miesiąc, co pół roku i tak dalej. Nie ma takiego wyznacznika. Nie czuj się gorszy, jeśli ktoś wam powie, a my mamy Wieczerzę Pańską co tydzień, a wy? A my mamy raz na miesiąc. No i co? Jesteśmy gorsi przez to? Nie, to jest pamiątka śmierci Pana Jezusa. Nie bądźmy spoufaleni z tym. Mamy to obchodzić i będziemy to obchodzić. Aż do pochwycenia, tak? Słuchajcie, jak jeszcze Wieczerza Pańska jest w Biblii nazwana? Łamanie chleba to nie jest to.
ale takie słowo komunia, tak? Słyszeliście słowo komunia, tak? W Kościele katolickim. 1 Koryntian 10, 16, 17, mówi, tam pojawia się słowo koinonia, którą my często tłumaczymy jako nie tyle komunia, co społeczność. Więc jest, Wieczerza Pańska jest społecznością. Bo o czym Wieczerza Pańska jeszcze mówi? Po pierwsze o śmierci Jezusa Chrystusa, ale też mówi o naszej jedności. To jest mamy społeczność wokół śmierci Pana Jezusa. Bo to jest podstawa naszego zbawienia. Czy zdajecie sobie sprawę, że bez śmierci Jezusa Chrystusa w ogóle nas tu nie ma? Albo inaczej, no, nikt z was nie może powiedzieć, że jest zbawiony. Nikt z nas nie byłby tutaj. Bo dzięki temu, co obchodzimy w czasie wieczerz, dzięki krwi Chrystusa i dzięki Jego złożonemu ciału, dzisiaj jesteśmy, mamy społeczność. Jesteśmy komunią, nie wiem jak to nazwać, koinonią, tak? Bo krew Jezusa Chrystusa nas łączy. A gdzie to, gdzie miałem tego kija wsadzić, czekajcie. W którym momencie go wsadzić? Słuchajcie, takie kolejne słowo Eucharystia. Słowo to mam, oczywiście te, nie mówię o definicjach Kościoła katolickiego, tak? Eucharystia to jest greckie słowo Eucharistos, które mówi dziękczynienie, tak? Jest powiedziane, że Jezus wziął kielich i podziękował. Eucharisto, tak? Więc słowo Eucharystia, to mamy w 1 Koryntian 11, 24 chociażby, dziękczynienie oznacza. I Łukasza 22, 17 mówi o dziękczynieniu. Nie mówi o sakramencie jakimkolwiek, tylko mówi o dziękczynieniu. Jesteśmy wdzięczni Jezusowi za to, że za nas umarł. I została ustanowiona tak, po pierwsze na pamiątkę. 1 Koryntian 11, 24, 25 możecie sobie zobaczyć. Łukasza 22, 19. Na pamiątkę i jest symbolem, a nie rzeczywistością. No i tutaj ten mój pierwszy kij w mrowisko, słuchajcie. Dlaczego? Dlaczego nie wierzę, że to, co Kościół katolicki ludziom sprzedaje jako wieczerzę pańską, nie jest wieczerzą pańską? Powiem tak. Po pierwsze, Jezus Chrystus dokonał swojej ofiary. Zobaczcie w ogóle tak. Kościół katolicki w naszym kraju mówi, że w czasie, gdy ksiądz wnosi kielich i tam ma ten powiedzmy chleb, tak, gdy on to łamie, że to się zamienia w prawdziwe ciało Jezusa i w prawdziwą krew Jezusa. Mam z tym kilka problemów. Po pierwsze, i mówi się, że Jezus to, kiedy Jezus to zrobił? W czasie ostatniej wieczerzy, tak? No dobrze, zamienił chleb w swoje ciało, krew w swoją krew. A gdzie Jezus był wtedy? Hej, on tam siedział. Jezus i w całym ciele, on nie naciął sobie żył i spuścił do kielicha, tak? Ani nie urwał sobie kawałka ciała i wrzucił na talerzyk, nie zrobił tego. Więc jak możesz twierdzić, że dzisiaj to, co ta przemiana, te przeistoczenie ma miejsce, że to jest prawdziwe ciało Jezusa Chrystusa i prawdziwa krew Jezusa Chrystusa. Co więcej, buduje się na tym kolejną doktrynę, że Ewangelia Jana, 6 rozdział, mówi o sakramencie komunii, tak? A w jaki sposób? Pamiętacie, Jezus w pewnym momencie mówi do swoich uczniów, w Ewangelii Jana w 6 rozdziale mówi tak, kto je moje ciało, ma życie wieczne, kto pije moją krew, ma życie wieczne, tak? I biorąc oczywiście wyrwany całkowicie z kontekstu, bo ten fragment mówi zupełnie o czymś innym, mówi się, że żeby być zbawionym, musisz mieć ten sakrament. Czyli musisz uczestniczyć w komunii. Tylko ostatnio, wiecie co, akurat byłem ostatnio na ślubie jakimś, gdzie była msza. Nagle olśnienie dla mnie było. Jeżeli Kościół katolicki głosi, że to jest prawdą. Uznajmy, że to jest prawda. Dokładnie, zachodzi to przeistoczenie. No nieważne, że Jezus tam stał w swoim ciele, jeszcze go nie złożył w ofierze, a już tutaj jego ciało i krew spożywają, to dobra, no jeszcze jestem to w stanie łyknąć. Ale teraz zadam wam pytanie. Kto z ludzi w kościele uczestniczy i je
to przemienione ciało Chrystusa i przemienioną krew. Kto ma prawo? Albo kto tylko uczestniczy w tym? Jedna osoba. Zauważyliście to? Mówi się ludziom, że mają udział w komunii, a dostają zupełnie coś innego. Skoro nastąpiła przemiana, skoro nastąpiło przeistoczenie i to jest konieczne do zbawienia, bo przecież w Ewangelii Jana jest w 6 napisane, że kto je, to jest zbawiony. Czyli jak ktoś nie je, to nie jest. I zwykłym ludziom w ogóle się nie daje. Ani nie piją z kielicha, ani nie jedzą ciała Chrystusa. Dostają instant, tak? Dostają coś nie wiadomo co. Słuchajcie, to zupełnie nie ma sensu. Przecież to wszystko tak naprawdę, wszystko nie ma sensu, bo wierzymy i Biblia o tym mówi, że Wieczerza Pańska nie jest żadnym sakramentem. A jeżeli chcesz zrozumieć, o czym mówi Ewangelia na 6 rozdział o jedzeniu ciała Chrystusa, to przeczytaj cały kontekst, będziesz wiedział, o czym Jezus mówi. Bo za chwilę w następnym rozdziale Jezus mówi, że jest wodą żywą i kto pije, ma życie wieczne. Później mówi, że jest światłością świata i kto ma tą światłość, ma życie. Później mówi, że jest drzwiami dla owiec i kto przejdzie przez te drzwi, jest zbawiony. No to chwila, no to... Czyli musisz mieć latarkę, musisz mieć odpowiednie drzwi, musisz mieć światło, wodę i Jezus jest drogą jeszcze. Też muszę ją znaleźć, muszę wiedzieć, która to droga. Wiecie, o co chodzi, tak? Jan w swojej Ewangelii używa bardzo dużo tych takich, jak to się nazywa? Przenośni. I jakoś nikt nie szuka tych drzwi, nie? Alegorie, tak? Nikt nie szuka tych drzwi, bo każdy wie, że drzwiami jest Jezus. To dlaczego, gdy Jezus nagle mówi, że ja jestem chlebem żywym, który schodzi z nieba i daje ludziom życie, to dlaczego rozumie się coś innego i bierze się dosłownie? Bo tak pasuje do nauczania Kościoła, tak? Trzeba nagiąć tekst, żeby mówił to, co my chcemy. Ale nawet jeśli tak naginasz, to dlaczego zwykli ławkowicze nie mają udziału w tym? Czyli co? Nie mogą być zbawieni. Wow! Ameryka. I dlatego, jak ja pytam kogokolwiek z Kościoła katolickiego, czy jesteś pewny, czy pójdziesz do nieba, nikt nie może powiedzieć, że jest pewny. Bo księża nie dają im uczestnictwa we krwi. Może niech zaczną głosić prawdziwą Ewangelię, która jest w Bożym Słowie. Że kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, zbawiony będzie. A druga rzecz, podobna rzecz jest w Kościele luterańskim. No niestety Luter tego nie zreformował, a jego następcy już nie potrafili nic zmienić. Luter nie zreformował do końca Wieczerzy Pańskiej. Ale co jest ciekawe, że my wszyscy znają Lutra, wszyscy znają przekonanie Kościoła katolickiego na ten temat, ale nie wiem, czy wiecie, znacie takiego reformatora, który się nazywał Zwingli? I wiecie, że ten człowiek zreformował to? Żył w tych samych czasach co Luter. I powiedział, że Wieczerza Pańska jest pamiątką. Nie zachodzi tam przemiana duchowa, nie zachodzi tam rzeczywista przemiana. Jest to pamiątka. Pamiątka śmierci Pana Jezusa. Ile razy Jezus umierał? A na mszy świętej ile razy go zabijamy? Co msza święta jest zabijany i składany w ofierze. A jeśli Biblia mówi coś dwa razy, to już jest ważne. A wiecie, ile razy w liście do Hebrajczyków jest powiedziane o tym, że Jezus umarł i zrobił to raz na zawsze? 3 razy. Czyli musi jeszcze ktoś umierać dodatkowo i płacić? Nie. Jego ofiara jest wystarczająca. Umierając na krzyżu Golgoty, zapłacił za grzechy wszystkich. Czy wy zdajecie sobie z tego sprawę, że Jezus nie umarł tylko za grzechy wierzących? Ale Boże Słowo mówi, że całego świata? To jak to? Za Hitlera też? Tak, wyobraź sobie, że też. Skoro Boże Słowo mówi, że Jezus umarł za grzechy całego świata, to co to znaczy? Że umarł za grzechy całego świata. Wszystkie grzechy były złożone na Jezusie i nie potrzeba już żadnych dodatkowych ofiar. Nie możesz nic dodać do tej ofiary. A jeśli próbujesz, to tak, jakbyś dawał Bogu Ojcu w policzek. Bo to jest znieważanie krwi Jezusa Chrystusa, przez którą jesteś zbawiony. Nie dodawaj nic. Nie możesz nic ująć z tej ofiary, ani nic dodać do niej. Ona jest pełna, doskonała. Pamiętaj o nim. I teraz
Dobra, gdzie to mrowisko miało być, słuchajcie, no. Aha, czyli tak, po pierwsze, wieczerza na pamiątkę. Drugie, jako nowe, Jezus mówi, to jest nowe przymierze we krwi mojej, tak? Nowe, doskonałe przymierze. Już nie trzeba składać ofiar baranków paschalnych, bo jest nowe przymierze we krwi mojej. To jest doskonała ofiara. Już nie, dlaczego nie trzeba składać więcej ofiar? Bo baranki trzeba było co roku za naród izraelski składać. A Jezus mówi, ale ja jestem doskonałym barankiem Bożym. Nie trzeba poprawiać już nic po tej doskonałej ofierze. Dalej. Nowe przymierze to mówi Łukasza 22, 20, 1 Koryntian 11, 25. Ogłoszenie śmierci Jezusa. To jest wieczerza pańska. Ogłaszam śmierć Jezusa za mnie. 1 Koryntian 11, 26. Zwiastowanie powrotu Chrystusa, aż przyjdzie. 1 Koryntian 11, 26. I odpowiedź na starotestamentową typologię, a mianowicie w 1 Koryntian w 10 rozdziale jest powiedziane w 1 do 4 wersetu, że chrzest i wieczerza, nie pamiętam już jak tam było, ale można powiedzieć, że tam jest cytat ze Starego Testamentu, obrazów chrztu i wieczerzy pańskiej. Stary Testament miał swoje jakieś cienie, które można by przyrównać do tego, co my czego my pamiątkę obchodzimy w czasie chrztu, czy w czasie wieczerzy pańskiej. Więc tam sobie zobaczcie dokładnie, o co chodzi. 1 Koryntian 10, 1 do 4 o tym mówi. I wymagania to już mówiliśmy, tak? Jakie jest wymaganie do chrztu, to pamiętacie, tak? A jakie jest wymaganie co do wieczerzy pańskiej? Tu będzie, to jest to mrowisko, właśnie, już nie mogę sobie przypomnieć, co to miało być tym kijem w mrowisku. Dlaczego? Powiem wam tak, wiecie z czym my jako chrześcijanie mamy problem? Z naszą starą, grzeszną naturą. I powiem wam tak, zanim ja się narodziłem na nowo, można by powiedzieć, że moje myśli przez wiele lat były urabiane przez Hare Krishna, przez ruch Hare Krishna, którym się bardzo fascynowałem, interesowałem. I na przykład, wiecie co? Jak się narodziłem na nowo, to dużo rzeczy, które miałem w głowie zakodowane, że są dobre, Duch Święty musiał mi objawić w Bożym Słowie, że to, co jest moim przekonaniem, że jest dobre, wcale nie jest dobre. I tak było na przykład z celibatem, tak? Krishnowcy uwielbiają celibat. To jest bardziej duchowe. Więc ja myślałem, celibat jest lepszy. Do momentu, gdy czytam Nowy Testament i nagle jestem w szoku. Duchy zwodnicze w czasach ostatecznych będą zabraniać małżeństw. Jakie duchy? Ojejku, to ja jestem zwiedziony. Co musiałem zrobić? Zmienić swoje myślenie. Metanoia, tak? Zmiana myślenia. Musiałem się upamiętać w tym. Czyli krishnowcy źle mnie nauczali, bo bycie w małżeństwie wcale nie jest mniej duchowe. Co więcej, biskup, jak pisze, miał mieć żonę. Duchowy przywódca w kościele, ten, który ma być wzorem dla innych, tak? Ma mieć żonę. I pierwszy papież miał żonę. A? I mieli nawet do XIII wieku, czy tam do XII wieku mieli w kościele katolickim, mieli żonę, nie? Ale nagle później, co? Duchy zwodnicze wmówiły, że celibat jest lepszy, bardziej duchowy. Nie wierz w to. I zobaczcie, ja musiałem z takich rzeczy wyjść. Musiałem wyjść z tego, że niejedzenie mięsa jest złe. Wegetarianie są bardziej duchowi, lepsi. Tak? I patrzyłem na wszystkich innych, a ci mięsożercy, padlinożercy, jak ja ich nazywałem, tak? O, we wstrętni padlinożercy, jak wy możecie jeść mięso? Jesteście tacy nieduchowi. Ja jestem bardziej duchowy. Do momentu, gdy nagle czytam listy Pawła, a on tam pisze, że a słaby jarzynę jada. Ja? Słaby? Nie, to ja jestem ten lepszy. Co? Znowu, co musiało nastąpić? Metanoia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dużo z nas, może i nawet większość, jak tu siedzimy, wywodzi się, zanim się nawróciliśmy na nowo, byliśmy w kościele katolickim. I nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo dużo tak naprawdę w kościołach ewangelicznych mamy problemu, wiecie z czym? Z tym, że ludzie się nie nawrócili ze swoich zbłędnych przekonań i nie sprawdzają wszystkiego w Bożym Słowie. I myślę, że w podejściu do wieczerzy pańskiej mamy dokładnie jako ewangelicznie wierzący ten sam problem.
nie przepuściliśmy naszych koncepcji, czym jest Wieczerza Pańska, przez filtr Bożego Słowa, a powinniśmy to zrobić. Dlaczego? Bo jakimś cudem czytamy w 1 Koryntian coś takiego jak, że niektórzy Koryntianie niegodnie spożywali Wieczerzę Pańską. I wiecie, jaki jest problem? Że każdy z nas, zamiast sprawdzić, o co chodzi z tym niegodnym spożywaniem, to od razu nam się każdy z nas ma swoją definicję, co jest godnym spożywaniem, a co nie jest godne. Nie patrzymy w ogóle na kontekst tego, z czym Paweł się tam rozprawia, tylko każdy z nas ma koncepcję. Ja już słyszałem takich wierzących, którzy mówią, a rozwodnicy? Nie, nie, nie. Do wieczerzy? Nie mogą. Ja mówię, a na jakiej podstawie? Bo ja pamiętam z Kościoła katolickiego, że co, jak ktoś się rozwiódł, to nie dostawał rozgrzeszenia, a jak nie dostawał rozgrzeszenia, nie mógł uczestniczyć w czym? Skąd masz tą koncepcję? Z Biblii? To nie jest biblijne. Biblia o tym nie mówi. Kolejna rzecz. Znowu z Kościoła katolickiego. Kiedy mogłem w Kościele katolickim przystąpić do komunii? Musiałem być bez grzechu. Musiałem się wyspowiadać i wtedy najlepiej szybko iść do komunii, żebym nie zdążył nagrzeszyć. Bo jak zgrzeszę, to już nie mogę. I my to samo przenosimy na wieczerzę. Oj, dzisiaj nie jestem godny przystąpić do wieczerzy pańskiej, bo rano się pokłóciłem z żoną i jeszcze jej nie przeprosiłem, nie? Nie robimy tak? Robimy. Ale to nie jest to, o czym Biblia mówi. To jest stara nasza grzeszna natura uwielbia taką naszą religijność. Bo o czym tak naprawdę mówi 1 Koryntian, 11 rozdział? Słuchajcie, to jest tak naprawdę jeden fragment, który mówi o tym niegodnym spożywaniu. Paweł mówi w liście do Koryntian, tak? A my na tym już budujemy. I nie patrzymy na to, że tak naprawdę wprowadzamy Kościół katolicki do naszego umysłu i do naszych kościołów. Jaki jest warunek do tego, by uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej? Spróbujcie tak biblijnie pomyśleć. Jaki jest warunek? Dokładnie. Być świadomym, w czym uczestniczę. Rozróżnić ciało Pańskie. Czyli ja wiem, że spożywając ten chleb, wspominam śmierć Pana Jezusa. Pijąc tego kielicha, robię to na pamiątkę krwi Jezusa. Widzicie to? Co to jest godne spożywanie? To jest właśnie to. Jestem świadomy, w czym uczestniczę. Ale co będzie, jeżeli ktoś niewierzący bierze udział w tym? No to trudno, to dla niego to będzie co? Zwykły chleb i nic więcej. To nie jest jakieś, nie wiem, bo my znowu mamy z Kościoła katolickiego, że to jest takie sakrum. Będzie sprofanowane, bo ktoś niewierzący uczestniczył w wieczerzy. No jejku, straszne, nie? Odrzuć to myślenie. Niegodne spożywanie to jest to, że ty nie rozumiesz. I tam jest, mówię, badaj samego siebie. Nie patrz na innych, a ja widziałem Kozłowski tam dzisiaj rano krzyczał na swoje dzieci, on nie powinien przystąpić. Co cię to w ogóle obchodzi? To jest problem Kozłowskiego. Ty masz badać swoje serce, czy rzeczywiście rozróżniasz, że to ciało zostało wydane za twoje grzechy, nie Kozłowskiego, tak? I ta krew się przelewała za moje grzechy, a nie za kogoś innego. I o co chodzi? Słuchajcie, wiecie, jaki był główny problem w Koryncie? Oni spotykali się codziennie. Ale na co się spotykali? Jeżeli czytamy dokładnie 11 rozdział, wiecie, jak to wyglądało? Mieli uczty agapę codziennie. Oni się schodzili na uczty agapę, nie na wieczerzę pańską. Schodzili się na uczty agapę. A problem był taki, że w tamtej kulturze do picia, do popijania posiłków używano wina zmieszanego z wodą. I co się okazuje? Paweł dostał cynk. Co się dzieje w Koryncie? A w Koryncie wyglądało to tak. Jedni przychodzili wcześniej, zaczynali już sobie jeść posiłek. I tak długo czekali, aż się wszyscy zejdą, że niektórzy już byli pojedzeni i upici. Pijani byli. Wyobrażacie sobie? I później przychodzą inni spóźnieni, już nie mają nic do jedzenia, nie ma nic do picia. Przychodzi, na koniec miała być Wieczerza Pańska, chcą świętować śmierć Pana Jezusa, a tu połowę ludzi jest podpitych, połowa leży gdzieś na podłodze, tak, już całkiem jest upitych. I Paweł mówi, co wy robicie?
Paweł, zrobię wam porządek. On mówi tak, chcecie to uporządkować? Proszę, jest bardzo proste rozwiązanie. Jesteś głodny? Jedz w domu. Chcesz pić? Pij w domu. A jak się schodzicie, to czekajcie jedni na drugich i obchodźcie wieczerzę pańską godnie. To znaczy jak? Rozróżniając ciało i krew Jezusa. Nie podpity, ojej, kolejny kieliszek, no dobra, pijemy, nie? Nie, to nie o to chodziło, tak? Mamy to robić godnie i w porządku. Mamy rozumieć, co, w czym uczestniczymy. Co tak Jezus Chrystus zrobił za ciebie? Nie buduj jakichś religijnych schodów. Kto może uczestniczyć, kto nie może. Każdy ma za siebie badać swoje serce i każdy ma wiedzieć, czy rozróżniam, że to jest ciało, które za mnie zostało wydane i krew, która za mnie się wylała. To masz tylko badać. Czy ty wiesz o tym? Czy jesteś świadom tego, że Jezus za ciebie umarł? Jedną rzecz jeszcze. Słuchajcie, ja miałem mówić o dziesięcinie, ale nic nie powiem, bo nie będzie czas. Ale jedną rzecz powiem, bo czasami jeszcze robimy coś takiego. Ja słyszałem też. Ty nie możesz uczestniczyć dzisiaj w Wieczerzy Pańskiej, bo nie jesteś pojednany tam z jakimś bratem. Brzmi bardzo fajnie, bym powiedział, no bo kto by nie chciał, żeby się pojednali, tak? Tylko pytanie, czy Wieczerza Pańska do tego została ustanowiona? Co Biblia mówi na temat pojednywania się z bratem, albo gniewaniem się na kogoś? Pokłóciłem się z kimś, pogniewałem i co mam z tym robić? Czekać do najbliższej wieczerzy, żeby się, no najlepiej przed całą wieczerzą pójdę się pojednać, czy co mam robić? Do zachodu, dokładnie. Niech nie zachodzi słońce nad gniewem twoim. Co to znaczy? Od razu masz się pojednać. Nie czekać na wieczerzę pańską, żeby się pojednać z bratem, tylko od razu masz się z nim pojednać. Takie są wytyczne Bożego Słowa. Wieczerza pańska nie temu służy. Jeżeli tak zrobiłeś, to nie, nic złego nie zrobiłeś, bo się pojednałeś. Ale to nie ma być, nie ma być od wieczerzy do wieczerzy. Masz od razu iść i rozgryzać to, co was dzieli, tak? Rozwalać mury nieprzyjaźni, które między wami powstają. Ja nie mówię to tylko do was, bo ja to samo robiłem i robię. Musimy przemieniać nasze religijne myślenia. Wielu z nas wywodzi się z różnych kościołów, z różnych, nie wiem, sekt i tak dalej, gdzieś ktoś to przechodził. Potrzebujemy zmiany myślenia. Czego potrzebują świadkowie Jehowy, jak wychodzą z organizacji? Tu. Zmiany myślenia w wielu dziedzinach muszą się nawracać, tak jak każdy z nas potrzebował się nawracać. Z religijnych systemów, w których żyliśmy, do żywego Boga i do żywej Biblii, do Bożego Słowa. Widzisz to, czy nie? I taki na koniec argument, to jakby się kiedyś rozmawiali z kimś z kościoła katolickiego, bo ludzie czasami mówią, że no tak, nasz kościół jest jedyno zbawczy, bo tylko my mamy komunię, my mamy ten sakrament. A ja zawsze zadaję ludziom pytanie, przepraszam, według twoich wierzeń, kiedy chrześcijaństwo przyszło do Polski? No, każdy wie, że z Polski, 966 rok. Ja mówię, a wiesz, że w tym momencie, że w tych latach kościół katolicki jeszcze nie miał przeistoczenia i nie miał całej tego czary mary? Jak to? Ja mówię, normalnie. Wiesz, kiedy przeistoczenie wprowadzono? W 1215 roku. Wprowadzono, Kościół katolicki zatwierdził doktrynę, że chleb i wino stają się ciałem i krwią, dosłownym ciałem i krwią Jezusa Chrystusa i musisz je spożywać, aby otrzymać łaskę zbawienia. Taka jest definicja. Musisz w tym uczestniczyć, żeby być zbawiony. Więc nie daj się oszukać. Wieczerza Pańska też nie jest sakramentem. Jeśli ktoś, nie wiem, na łożu śmierci się nawrócił i nie dostanie ani komunii, ani nie zostanie ochrzczony, to jak myślicie, gdzie spędzi wieczność? Bo gdy uwierzył w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, gdzie spędzi wieczność? Z Jezusem! Dokładnie. To jest też piękny przykład. Łody na krzyżu. Ja mówię, zobaczcie, ani dobrego uczynku nie zrobił. Ale uwierzył, ktoś mi powiedział, to był ten dobry uczynek. Ja mówię, dobra, to miał ten jeden na tysiące złych. I został zbawiony. To zrób ten sam. Słuchajcie, to jest tak, no, zrób ten sam dobry uczynek. Uwierz w Pana Jezusa. Nie róbmy z tych ustanowień, o których Biblia mówi, nie róbmy,
nie róbmy jakichś specjalnych, religijnych sakramentów. To nie ma nic wspólnego z tym, co mamy tak naprawdę zakodowane z naszego starego życia. Zmień swoje myślenie. Zmień swoje myślenie. W Wieczerzy Pańskiej może uczestniczyć każdy narodzony na nowo człowiek, bo tylko te osoby tak naprawdę rozróżniają, czym jest ciało i krew Jezusa, które zostało złożone na krzyżu Golgoty za ciebie i za mnie. Tylko te osoby skorzystały z tego, można powiedzieć, i wiedzą, w czym uczestniczą. Nie zabraniaj nikomu przystępować do Wieczerzy Pańskiej. No, ja znam, bracie, twoje życie, ty nie jesteś godny. W ogóle wyżyj to ze swojego słownictwa, to zupełnie nie o tym jest mowa. Jeżeli ktoś potrzebuje poprawić swoje życie, to na pewno nie z powodu Wieczerzy Pańskiej, bo Jezus umarł za każdy jego grzech. On potrzebuje, co? Zmiany myślenia w jakiejś dziedzinie, żeby się jeszcze czegoś upamiętać, ale to nie ogranicza jego przystępu do Wieczerzy Pańskiej. Nie? Dobra, pomódlmy się. Czy mam jeszcze czas na dziesięcinę? Ile głoszę? Kto kontroluje czas? Kto kontroluje czas? Słuchajcie, dziesięcina szybko, bo tam są ludzie, którzy uwielbiają dziesięcinę, niektórzy nie. Niektórzy nie chcą, żeby od niej nauczać. Dobra, szybciutko, słuchajcie, dziesięcina. To jest ciekawe, bo często ludzie wierzący mówią, a dziesięcina to jest prawo. No, chyba znowu nie czytasz Biblii, bracie i siostro, bo dziesięcina w ogóle nie powstała w czasie prawa, tylko przed prawem. Pierwsza wzmianka, jaką mamy w Biblii na temat dziesięciny, pojawia się, oczywiście, że w zakonie się pojawia, bo w pierwszej Mojżeszowej, ale Mojżesz opisuje tam czasy długo przed prawem. Kto pierwszy złożył dziesięcinę? Abraham. A gdzie tam do prawa jeszcze? 400-500 lat jeszcze, tak? Do prawa Mojżeszowego. Słuchajcie, więc tak, w pierwszej Mojżeszowej 14, 18, 20 Abraham złożył dziesięcinę komuś, kto go pobłogosławił. Melchizedek pobłogosławił go. Abrahamowi tak się to spodobało, że powiedział 10% oddaję ci po prostu. W podziękowaniu. To było jego podziękowanie. Nie musiał tego robić, ale zrobił to mając wdzięczne serce za zwycięstwo, które osiągnął, przed chwilą miał. Pierwsza Mojżeszowa 28, 22. Wnuk Abrahama, Jakub, to też jest przed prawem. Jest powiedziane, on miał taki układ z Bogiem. Boże, jeśli ty mnie będziesz błogosławił, to ja obiecuję, że będę oddawał dziesięcinę. Ciekawe, skąd takie myślenie, nie? Ale kiedy będę? Kiedy Bóg mi będzie błogosławił. Wdzięczność do Boga za to, że mnie zaopatruje finansowo. I dlaczego zwracam na to uwagę? Bo ludzie, którzy legalistycznie podchodzą do dziesięciny, to będą się kojarzyć, o, prawo mówiło o dziesięcinie. Ale prawo, które mówiło o dziesięcinie, tak naprawdę miało być tylko zbadaniem twojego serca, gdzie stoisz odnośnie finansów. Wiecie, jak pieniądze są nazwane w Biblii? W taki zły sposób? Mamona. Mamona to był bożek, pogański bożek. I ludzie się kłaniają tej mamonie. Czemu służy składanie dziesięciny? Badaniu twojego serca, gdzie stoisz. Bo jeśli masz problem, Biblia nie, tak naprawdę co do kościoła, to Biblia nie mówi, że masz 10% oddawać. Możesz oddawać 20%. Słuchajcie, w pierwszym kościele ludzie oddawali wszystko. Później to się źle skończyło, ale na początku ludzie z kościoła sprzedawali wszystko, co mieli i przynosili do stóp Jezusa. Mówili coś o dziesięcinie, wszystko przynosili. O, ja chcę być biblijny, sprzedam wszystko i oddam. O tym możemy pogadać później, jak to się skończyło, tak? Ale ludzie robili to spontanicznie. Z potrzeby czego? Serca. Jeśli masz dawać dziesięcinę, bo pastor ci każe, bo kościół cię zmusza, to nie dawaj ani grosza. Ani grosza, bo Bóg tego nie przyjmie. Ochotnego dawcę Bóg miłuje, tak? Jeśli Bóg cię przekonuje, żeby płacić dziesięcinę, czy dwudziestinę, czy trzydziestinę, jakkolwiek cię Bóg przekonuje, czy 1% swoich dochodów, to jest między tobą a Bogiem. Ale wyrażaj w ten sposób swoją wdzięczność za to, że Bóg cię zaopatruje. I dalej. Czy Nowy Testament mówi o dziesięcinie? Mateusza 23, 23. Są Ewangelie, tak? Mateusza 23, 23. Mateusza 5, 20. Dzieje 2. A Dzieje 2, no to mówiło, że wszystko mieli wspólne, tak? A nie 10. No dobra. Słuchajcie, tam w Mateusza 5,20 chyba Jezus mówi tak, że
mówi o tym, że faryzeusze składają dziesięcinę z kopru i tak dalej, a Jezus mówi, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie przewyższała sprawiedliwości faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Nie mówi tego, żeby znam coś narzucić, że muszę płacić więcej niż faryzeusze, 11% będę dawał. Nie, on mówi tylko o postawie serca. Bo jeśli dajesz coś Bogu, a nie robisz tego z wdzięczności i z miłości do Niego, to mówię ci, nic nie dawaj. Bo na Bogu wrażenie nie zrobisz. Myślisz, że jak dasz, nie wiem, 1000 złotych na ofiarę, to zrobisz na Bogu wrażenie? Słuchajcie, jak Jezus siedział przy skarbcu, to kto zwrócił Jego uwagę? Wdowa. Ile wrzuciła? Ale co te 2 grosze były? To było całe jej serce. To było całe jej życie. To było wszystko, co miała. Widzicie to? Nie ilość, ale jakość w dawaniu. Powiem wam tak, z własnego doświadczenia powiem wam tak, ja czy miałem mało, czy dużo, jakoś od początku nie miałem problemu z dziesięciną. Ktoś mówił, że jest coś takiego jak dziesięcina w kościele, ja to przyjąłem, jako że każdy chrześcijanin to robił, jako młody wierzący, a to wszyscy tak robią, nie? No to ja dlaczego miałbym tego nie robić, skoro wszyscy tak robią? Chwała Bogu, nie mam z tym problemów, będę oddawał. I niektórzy mówią, a jak ktoś ma dużo, to lepiej się oddaje, bo jak masz, albo odwrotnie, tak? A jak masz mało, to się lepiej daje. No słuchajcie, no wyobraźcie sobie, zarabiacie, ja zarabiałem w kościele tutaj ile? 500 zł, tak? Tak, sprzątałem tu w kościele w Krakowie 500 zł, zarabiałem i musiałem z tych 500 zł, które miałem na miesięczne utrzymanie w Krakowie, 50 zł dziesięciny złożyć. I powiem wam, nigdy nie miałem z tym problemu, bo widziałem, jak Bóg zaopatruje. Bo nawet jak mi brakło do ostatniego dnia miesiąca, to wiecie, co się działo? Przychodził Krzysiek Biedlacki, mówi, idę na obiad, ja mówię, ja nie mam kasy. To ja ci stawiam. Widzicie, jak Bóg zaopatruje? Ja się nie modliłem specjalnie o to, o Boże, nie mam dzisiaj jedzenia. Ja wiedziałem, że Bóg mnie zaopatrzy. A nagle się okazało, że trzeba węgiel wnieść na Krupniczej. Dodatkowa fucha, nie? Dodatkowo płatna. No to już, dawaj Rusłan, idziemy, wnosimy tą tonę węgla i parę złotych wskoczyło, mam na obiad, tak? Nigdy nie byłem głodny. I ucząc się tego już będąc, mając mało, teraz jak mam trochę więcej, też nie mam problemu z oddawaniem dziesięciny, bo wiem, że Bóg zawsze zaopatruje. Czasami ktoś mówi, a łatwiej jest dawać, jak się ma więcej. To teraz sobie wyobraź, zarabiasz 10 tysięcy. Ile dziesięcina jest? 1000. Łatwo ci oddać ten 1000. Nie? Niektórzy z tym mają problem, nie? O, 1000, no to nie, to może ja bym na coś innego jednak dał, nie? Jak chcesz, to se kalkuluj. Ja z Bogiem nie kalkuluję. Powiem wam dlaczego. Mam tu więcej wersetów mówiących na temat dziesięciny. Tam w prawie są, w prawie w ogóle jest ciekawe, że lewici, którzy mieli żyć z dziesięcin Izraelitów, mieli też oddawać 10%. I te 10% było przeznaczone dla biednych, dla wdów, dla sierot i tak dalej. No? Tak był zorganizowany Izrael. Każdy płacił dziesięcinę. Ale ona zawsze była używana, żeby ktoś z tego mógł żyć. I teraz pytanie, czy pieniądze są potrzebne Kościołowi, jak myślisz? Każda organizacja, każdy organizm potrzebuje pieniędzy do życia i Kościół tak samo je potrzebuje. To nie bierze się znikąd, tylko z naszych składek, tak? Ale wiecie co? Takie wyzwanie wam daję. Malachiasza, 3 rozdział. Jakby ktoś mi mógł, Gabiś, możesz mi dać Biblię na chwilę? Malachiasza, 3 rozdział. To jest ciekawe, bo to jest Stary Testament, ale to jest wyzwanie, które Bóg rzucał Izraelowi. I tak samo myślę, dzisiaj Bóg rzuca to wyzwanie tobie. Bóg mówi tak, oszukujecie mnie w dziesięcinach, ale rzucam wam wyzwanie. Zacznijcie wiernie składać dziesięciny, a ja wam pobłogosławię. Sprawdźcie mnie, czy tak nie będzie. I wiecie, że to działa? W twoim życiu może działać tak samo. Sprawdź Boga. Chcesz się nauczyć żyć przez wiarę? To spróbuj Boga. To jest jedyny moment, gdzie Bóg mówi, wystawcie mnie na próbę. I to nie jest kuszeniem Boga, to jest bardziej badaniem, co jest w moim sercu. Czy czasami nie stawiam pieniędzy wyżej niż Boga w swoim życiu? Czy moja praca, moje pieniądze, to już sugeruje, że źle myślisz? Skąd masz te pieniądze? Wiesz, jak jest lepiej myśleć, albo jak powinieneś myśleć? Wszystkie pieniądze są Boga, a Bóg chce ode mnie tylko 10%. Jego pieniędzy. To zmienia wszystko. Nie masz problemów.
Bóg ci nagle powie, a oddaj 20, to oddasz, no to twoje są, Boże. I Malachiasza, 3 rozdział, to na zakończenie, od 8 przeczytam. Malachiasz, prorok Starego Testamentu, mówi do narodu izraelskiego, do Żydów, mówi tak. Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Miłość pieniędzy. Dalej. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? Co się stanie? Zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne. Wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępów. Skąd masz pieniądze, jak myślisz? Ale ja zapracowałem. Ale wiesz, że w każdej chwili w tej pracy byś wyleciał, gdyby Bóg nad tobą nie czuwał? Ale ja ciężko pracowałem nad tym. Dobrze, masz pracować. Ale pamiętaj, że zaopatrzenie, jakie dostajesz, dostajesz od Boga. I bardzo, jeśli chcesz uniknąć mamony w swoim życiu, to nigdy nie myśl o bogactwie i pieniądzach jako to moje. Bo to cię zgubi. Jeśli będziesz miał myślenie to Boga, jesteś wolny wtedy. I tak naprawdę możesz robić z tym, co chcesz, Bóg mówi. Jesteś wolny. Ale jeśli kochasz Boga i Bóg kładzie ci coś na sercu, to nie będziesz miał problemu, żeby dać. Bo ktoś jest w potrzebie w Kościele. Bo ktoś potrzebuje pomocy. Bo ktoś oczekuje od ciebie, że podasz mu braterską dłoń. Tak? Miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Tak? Taka jest mamona. Jeśli kochasz pieniądze, to cię zniszczy. Dlatego Bóg chce, żebyś sprawdził swoje serce i mówi, daj. Daj. Jeśli ciężko dawać, to coś musisz ze swoim sercem zrobić. Musisz przyjść i powiedzieć, Boże, jest mi ciężko dawać. Mam z tym problem. Nie oszukuj Boga. Powiedz mu, jak jest. Boże, ja kocham te pieniądze. One są moje. Czy możesz coś z tym zrobić? Skoro Bóg zmienił tyle rzeczy w moim sercu, to myślę, że tą rzecz w twoim sercu też jest w stanie zmienić. I zrobi to. Bo jesteś jego dzieckiem. Chce, żebyś był wolny od niewoli pieniędzy, finansów, bogactwa, pragnienia bogactwa i tak dalej. Bo niektórzy są biedni, ale kochają albo pragną mieć więcej. To jest niewola. Bądź wolny. Chrystus cię uwolnił, żyj w tej wolności. Pragnij właściwych rzeczy. Więcej Boga w moim życiu, tak? Więcej zaufania do Niego w dziedzinie finansów, tak samo. Potrzebuję ufać Bogu, że On zaopatruje. Pomódlmy się. Panie, tak dużo rzeczy dzisiaj tu było mówione. Ja tak bardzo dziękuję Ci za Kościół, w którym mnie postawiłeś. Panie, dziękuję Ci za to, że to właśnie w tym Kościele odkrywałem swoje dary i mogłem nimi służyć Kościołowi. I wierzę, że każdy z nas, jak tu jest, odkrywał swoje dary i mógł nimi służyć. Jeśli ktoś z nas zakopał te dary, to daj nam je na nowo odkopać i używać dla ciała Chrystusa, dla braci, dla sióstr, którzy mnie potrzebują. Panie, jeśli w moim sercu jest miłość pieniędzy, to też objaw mi to i daj mi się z tym rozprawić. Chcę żyć w wolności, chcę żyć wolny, by kochać, ale to ludzi, a nie pieniądze. Kochać innych, kochać Chrystusa, kochać Boga. Chcę być wolny. Jeśli w moim myśleniu błądzę i mam jakieś stare przyzwyczajenia religijne, to objawiaj nam to, Panie, w Bożym Słowie i koryguj. Bo potrzebujemy żyć w doskonałej wolności, jaką nam daje Chrystus i Jego miłość. Jego miłość rozlana w naszych sercach. Panie, uwielbiamy Cię, dziękujemy Ci za wszystko, czym nas obdarzasz każdego dnia. I dziękuję Ci za ciało Chrystusa,
które tutaj jest. Dziękuję Ci za miłość, którą przelewasz przez nas, Panie. Dzięki Ci za to. Niech Twoje życie przepływa przez nas, Panie. Uczyń nas wyciągniętymi rękoma Twoimi do zgubionych ludzi. Daj nam, Panie, wszystko, czego potrzebujemy, by zwiastować odważnie dobrą nowinę. Potrzebujemy być pełni Ducha Świętego, by to robić. Więc wypełnij nas swoim Duchem do zwiastowania. Amen.